W naszą stronę. Z tego co pamiętam, zrzut skoczków miał nastąpić z wysokości mniej więcej 2 km, więc troszkę to ich przebywanie w powietrzu potrwa i stanowi duży opór dla skoczka. No, nie jest łatwe, ale oni jest z nami. Ponoć się bardzo szybko do nas przybiegnie. Tak jest. Miejsce do lądu. €130 z 42 bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu, zespół akrobacyjny Orun.
każdy z Państwa może złożyć swój autograf, a jutro właśnie z nią wyskoczą, no i zobaczymy ją na naszym wielkim niebie. Tak jest. Zakładów nie zbieramy, trzymamy kciuki. Kapitalnie to wygląda. No, może Lambo wystartuje. Może no Lambo oderwie. Jeżeli wyciągnie ręce, kajdę poza... Skrzypaktowie, uwaga, 3, 2, 1. Piękna mnie. Oj, Lambo wydrwało do przodu. Wielkie brawa. Samolot, chociaż potrzebuje niewiele miejsca, by wznieść się w powietrze, może to zrobić z miejsca. Ale chcę się Państwu zaprezentować, bo wygląda pięknie ten śmigłowiec, bardzo jaskrawo pomalowany. Możemy pozdrowić załogę, która nas, proszę Państwa, doskonale widzi. Pomachajmy załodze w powietrzu po starcie. Ja mam jeszcze tylko informację, niespodziankę dla Państwa, że w namiocie spotkań z pilotami czeka na Was Dominik Dudek do góry. Proszę Państwa, będziemy, jak nie mam, obserwowali teraz pozorowaną akcję ratunkową. Ci z Państwa, którzy byli wczoraj w czasie wieczorno-nocnych pokazów na plaży, mogli obserwować. No więc osoba wzywająca pomocy na całe szczęście ma racę, która pokazuje, że potrzebuje, on tą racą pokazuje, że potrzebuje pomocy. Załoga śmigłowca wykonuje powolny nalot. Dużo wody w górę, także i widoczność jest też mniejsza i musimy się skorygować lekko podnosząc maszynę. Teraz na tą windą. Opuszczany jest teraz kosz z charakterystycznymi pływakami, do którego za chwilę zostanie wsadzona pozora, to więc będzie podejmowany rozbitek. Ruchy naprawdę minimalne. No i mamy podnoszenie pozora. Proszę mi wierzyć, że tam naprawdę sporo powietrza pompuje ten wirnik, tam naprawdę mocno wieje, zresztą widać to po tej dymnej świece i po falującej trawie. By obserwować to, co dzieje się z jego lewej strony, czyli tam, gdzie ma otwarte drzwi, ale już ratownik jest podejmowany, za chwilę załoga będzie w komplecie i wtedy na pewno spojrzą w Państwa stronę i zrobią, mam nadzieję, jeszcze jedno okrążenie, by pokazać się tutaj. Oni po prostu biorą udział w pokazach i kłaniają się gdyńskiej publiczności. Duży, że mój komentarz nie będzie trafiał do Państwa. Możemy teraz pozdrawiać pilota. Halo Gdynia, pozdrawiamy Jurija, który siedzi za sterami tej kapitalnej maszyny. Pozdrawiamy serdecznie Suchoj Su-27. Thank you.
raz jeszcze. Zbliża się do publiczności i ciasny prawy zakręt tym razem. W wolnym tempie, tak jak to właśnie oglądamy. Co prawda ta maszyna nie obraca się tak szybko jak znacznie lżejsze samoloty akrobacyjne, niemniej jednak ma tak duży zapas mocy i takie możliwości. Wspominałem Państwu, że maksymalna prędkość tego samolotu to było 2,8 km na godzinę. Natomiast idealny moment do zrobienia prawidłowego zdjęcia. Pamiętajcie, każdy to uwagi. Prędkość spada do zera. Proszę zwrócić uwagę. Wisi w powietrzu nieruchomo. Przez kilka sekund. Trzy. Wielkie brawa. Duża sztuka. Słodkiej ciszy. Naprawdę brawa powinny rozbrzmiewać tutaj. To specjalnie dla Państwa ten niesamowity pokaz umiejętności pilota i możliwości maszyny. Jak SU prezentuje się w wolnym przelocie. Proszę zwrócić uwagę. Otwarty hamulec aerodynamiczny tam na grzbiecie. Charakterystyczna klapa, którą dobrze widać. I zdjęta moc tych silników. Prędkość minimalna. Defilada przed Państwem. SU-27. Ukraińskie siły powietrzne. Gdynia pozdrawia. Wielkie brawo, dziękujemy serdecznie. Piękny pokaz. Moi drodzy Państwo, jak wiecie, mamy niesamowicie napchany nasz plan dzisiejszych pokazów. Mnóstwo rozmów również na scenie już. Wiele lat doskonalenia umiejętności musi mieć taki pilot, ale też zaparcia pasażer w takim samolocie, bo wiemy doskonale, że to jest nie tylko kwestia przeciążeń, ale też pewnej odporności. Startują trzy samoloty. 30. Są to samoloty szkolne, obecnie użytkowane w polskich siłach powietrznych, służące głównie do szkolenia. A przede wszystkim do serwisu jego silnika. Bardzo charakterystyczna sylwetka. Uważa się, proszę Państwa, że pod koniec lat 60., później na początku lat 70. te samoloty zaczęto sukcesywnie wycofywać z jednostek bojowych, ale jeszcze przez pewien czas służyły one w około 10 państw. Jak wiecie, już teraz przed chwilą Ole mogliśmy podziwiać na ekranie. Rozwija
zmieniać, a później kolejne i coraz bardziej piękne. Jestem szczęściarzem, bo mogę na co dzień właściwie każdego czy prawie każdego dnia wsiąść w samolocik czy śmigłowiec i polecieć. To jest właśnie największa formacja, jaką oglądamy. Samoloty, które służą też do nauki pilotażu, ale jak Państwo dobrze wiedzą, można też nimi poruszać się po Europie i po świecie. Mam takie roku, a pierwszy lot został wykonany w roku 98. Rok później samolot uzyskał jako pierwszy w naszej części Europy świadectwo dopuszczenia do lotów kategorii super lekkich samolotów, czyli Skyris Su-31. Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na te niesamowite emocje, które jak widzicie już po samym starciu się rozpoczęły. Pytałem go wczoraj, jaki zestaw figur nam zaprezentuje. Powiedział coś w myśle, na pewno wystartuje nieszablonowo. No i widzieliśmy, tuż po starcie, na kilku metrach, pozycja odwrócona. Później bardzo nielubiona przez pilotów pozycja półpętli, figurę, że wie dokładnie, gdzie jest jej początek, gdzie koniec, gdzie jest jej środek. No to jest serduszko przebite strzałą. Wskazać. Jest. Wielkie brawa. I korkociągu, bardzo trudna figura, wielkie brawa. Jak już mówiliśmy teraz z każdą minutą. Takie opadanie jak liść. Na chwileczkę absolutnie zamknięty dopływ paliwa do silnika i po kilku sekundach pełna moc w rękach Jurgisa Kairisa. Tutaj dla nas to wszystko z ziemi wygląda tak bardzo łatwo, płynnie, jednak nie wiem, jaki tam przecież żyje, on musi walczyć, aby to... Tak, ten samolot, proszę Państwa, może naprawdę pokonywać potężne przeciążenia. Lotów tego samolotu osi wzdłużnej, a później precyzyjnie jest w stanie wyprowadzić tę maszynę po szlakpasach. Czy kręci mu się w głowie? Myślę, że z jego doświadczeniem to już o zawrotach głowy mowy nie ma. My je mamy odpatrzenie, no? Tak jest. Tutaj mamy tysiące godzin wylatanych w maszynach akrobacyjnych. A ta jest jego ulubiona. I jeszcze przelot z takim mocnym przechyłem na lewe skrzydło. Już powolutku zbliża się do ziemi i już jest. Powinno go pozdrowić. Dynia Mama, pozdrawiamy pilota. Jurgis Kairis, Litwa. Króla Al-Aziza Daran. Pierwszy pokaz miał miejsce w Riyadzie w 1999 roku przy okazji obchodów stulecia Arabii Saudyjskiej.
Jeszcze i widzimy, czyli jeszcze nie zakończyli, ciężko jest im się z nami pożegnać. Wielkie brawa, moi drodzy państwo. Sally Holmes. Gości. No i to jest takie charakterystyczne dla nich rozejście. Sally Holmes.